Witam bardzo serdecznie z gry SimRail, symulator pociągów. Z tej strony Draco i zapraszam do oglądania. No dobrze, patrzymy, co tu się dzieje. Tutaj jest towarowy. Tutaj jest przelocik podany 41108. Knapówka. Okej, teraz 132.009. A to jest na starzyny, okej. Na starzyny. Za chwilę wam opowiem, co dalej z kotkiem się wydarzyło. Tylko tutaj ogarnę szybko ten pociąg. Starzyny. Dziewiątka na końcu. Okej, jest droga wolna, także okej. I teraz od razu puszczamy tego pana. No i dobrze, kotek był u weterynarza. 80 zł poszło się atfu. Dostał dwa zastrzyki, dwie tabletki. Jeszcze przy okazji przebił tą taką pancerną rękawicę weterynarza. Także nieźle. I jeszcze co chciałem powiedzieć. Nawet nie miałem pojęcia, że są takie tabletki. Dostał do takiego specjalnego smakołyka, żeby na pewno zjadł, nie? Żeby się na pewno skusił. Dostał taką tabletkę, że ona działa tak, że kleszcze odpadają, usychają, umierają i nie trzeba ich wyciągać ręcznie. A że to jest taki lekko przydzikawy kot, że cię może capnąć. To rozwiązanie jest super. Nawet nie miałem pojęcia, że takie tabletki istnieją, nie? Że dajesz mu do jedzenia i kleszcze odpadają same. Także u kotka jest wszystko w porządku, przychodzi cały czas, jedzonko cały czas dostaje. No i jeszcze chciałbym podziękować widzowi, bo czegoś mnie nauczył. Starzymy.
Mianowicie na przykład tego pociągu 42-110. Mogę sobie sprawdzić jego szybkość, a wtedy mogę określić, jaki to jest rodzaj pociągu, bo cały czas skarżyłem się na to, a ja tak naprawdę nie zwróciłem uwagi, że o, tutaj jest VMAX. Tylko, że prawdopodobnie, jak ja patrzyłem na tą zakładkę, to prawdopodobnie właśnie tylko patrzyłem na tą linijkę, a w niektórych miejscach jest ograniczenie, na przykład tutaj jest 110. I pewnie tak wyszło, a to jest cała jego trasa, nie? I prawdopodobnie tak wyszło, że o, na przykład tutaj miał 110 i mi nie pasował ten VMAX, nie? A tu trzeba na całą trasę patrzeć. Także przypnę komentarz widza, bo bardzo użyteczny jest. Już tutaj widzę, że jest VMAX 120, czyli to jest uniwersalna siódemka prawdopodobnie. Bardzo, bardzo się to przydało. Także, jak dobrze pamiętam, panie Dawidzie, bardzo dziękuję i przypnę komentarz do filmu. No i teraz widzę, że nic nie podąża za nim, na przykład teraz EPO 08, nie? Jakby leciał. No to ten pan musiałby zjechać na bok. Albo Trax, żeby przepuścić szybszy pociąg, nie? Także to wiele zmienia. A ja nie wiem, no zagapiłem się, nie patrzyłem dokładnie. Myślałem, że po prostu jeśli się to wpisuje, tą trasę pociągu, to tylko się na jedną linijkę patrzy, a tu nie. Trzeba cały VMAX sobie sprawdzić, całej trasy. Bo w niektórych miejscach są ograniczenia prędkości. I właśnie na tym się pomyliłem, nie? Może się to komuś przyda, może nie. Także tutaj jest VMAX 120, czyli prawdopodobnie to jest uniwersalna siódemka. Nie towarowy, tylko no ze składem dla ludzi, nie? Także kotek bardzo dobrze się ma. Cieszę się. A zastanawiam się też, czy kupić to DLC, czy nie kupić. Czy to jest warte 7 dych. Na Steamie są oceny mieszane. Chociaż ja z drugiej strony lubię towarowymi jeździć. No, także biały kotek sobie obecnie śpi na korytarzu na pufie. Jedzonko ma. Ale mówię, bardzo się zdziwiłem, że są takie tabletki, że można dać czy psu, czy kotu, żeby kleszcze odpadły same. Taki krótszy odcinek nagram, tak tylko informacyjny co z kotkiem. No i jeszcze raz temu widzowi dziękuję, nie?
panie Dawidzie, jak dobrze pamiętam, że można sobie tutaj trasę pociągu sprawdzić i tego VO-Maxa, nie? Bo ja wiedziałem, kiedy Pendolino, które Pendolino to Pendolino, a który towarowy to towarowy, nie? Tylko miałem problem z tymi właśnie typu Uniwersalna Siódemka, EPO08, Trax. A tutaj teraz tak bardzo łatwo można sobie sprawdzić 120. Uniwersalna Siódemka to musi być. Czy coś. O, na przykład Elfik 160, jak dobrze pamiętam, lata. Także bardzo fajnie. Dobrze, 42, 110. Na półkę. Tutaj nawet jakby nawet Pendolino teraz wyskoczyło, to nie byłoby sensu raczej trzymać tego składu, bo no, to jest dosyć długa trasa. A tutaj jest, zobaczcie, do Knapówki taki krótki odcinek. Także ten VMAX bardzo się przyda, nie? A wszedłem na serwer chyba ósmy? Nie, trzeci, bo bardzo mało ludzi było, także żeby na spokojnie sobie pogadać. Miniaturkę sobie przy okazji zrobię, póki jest luźno. Zdjęcie budynku. Nie, to będzie słabe. Może o. Na wprost. No, może być na wprost.
No i elegancko. Teraz tu już jestem ekspert. Dyżurny ekspert. Może kiedyś się skuszę na te kostkowe pulpity, ale tu mnie tak odrzuca. Także szkoda mi tego kotka było. Myślę, że dobrze zrobiłem, że do weterynarza go wysłałem. Że dostał te antybiotyki jakieś tam, bo tam trochę mu oko ropiało. Także dwa zastrzyki dostał, dwie tabletki. I właśnie najbardziej mnie zaskoczyło to, że jedna tabletka była na kleszcze. Że one faktycznie usychają i odpadają. Bo normalnie to ja bym wyciągnął, normalnie, nie wiem, psu, kotu, to normalnie mogę kleszcza wyciągnąć, ale jeśli jeszcze kot nie jest taki, nie wiem, w pełni zaufania, to no dziabnął mnie raz, także już respektuję go. Ale ogólnie się przymila, nie? No, a co do Delce, to się zastanawiam cały czas, czy kupić, czy nie. W środku tak naprawdę on praktycznie wygląda, ten pociąg, jak świnka. No, tylko tyle, że ta maszynownia to jest nowość. Nie wiem, jeszcze się zastanawiam. Fajnie, że chociaż te stacje nowe, że nie trzeba żadnego DLC kupować, nie? Bo to już byłoby przegięcie. Na przykład, nie wiem, stacja tunel 70 zł. Stacja, jaka tam jeszcze, Bukowo chyba było, 70 zł. No to już by przegięli, nie? No jak za chwilę nic nie przyjedzie, to myślę, że będę kończyć powoli odcinek, bo w sumie chciałem się podzielić głównie tym, co u kotka nowego i podziękować temu widzowi, nie? Za tego VMAXa, że mi zwrócił uwagę. Podpowiedział. Także to się bardzo przyda. No dobrze, myślę, że jeszcze tutaj Pendolino przepuszczę i będę kończyć powoli odcinek. Taki krótszy. Czterdzieści jeden dwanaście. Do knapówki, okej.
Teraz jak zazwyczaj jak głaszczę tego kota, bo siostra kupiła do psa, bo mam Pekinczyka, to do psa kupiła taką rękawicę, nie? Ta rękawica ma takie jakby gumki, taki grzebień trochę, nie? Tylko z gumek. To jak go głaszczę, to właśnie rękawice zakładam. To jest taka rękawica bardziej nie że ochronna, tylko do wyczesywania tych kudłów. Weterynarz powiedział, że to bardzo charakterny kot. Znaczy, to nie jest kotka, to jest kot. A też jeśli chodzi o temat kotów, to powiem wam, że czytałem, że na przykład jak jest kot czy kotka, no w przypadku kota, no to jest kastracja, nie? W przypadku kotki, sterylizacja. I jak wykonasz taką rzecz, no to kot jest. No raz, że no wiecie, o co chodzi, to jest jedno, a drugie, że taki kot później na dworze nie jest agresywny. On omija walk z innymi kotami. Bo koty się marcują zazwyczaj, nie? To także taki kot to będzie spokojny, nie będzie się tak wyrywać, żeby wychodzić na dwór. Czy to jest dobre? Myślę, że to jest dobre. Czy ja bym chciał być wykastrowany? Chyba nie. No i zamierzam się generalnie jeszcze do gry Medieval Dynasty, żeby zagrać, pokazać. Na pewno dużo osób ją zna, może ktoś nie zna. To jest taki symulator rozbudowy osady w średniowieczu. Bardzo fajna gierka. Jest dużo fajnych aspektów, które mnie urzekły w tej gierce. Warto było wydać kasę. Jest możliwość gry w kooperatywie, czyli multiplayer jest, bo wstępnie jak ona wyszła, to tam była jedna mapa i to był tylko single player, nie? A teraz doszła druga mapa, bo po jakimś czasie wyszła aktualizacja do tej gry i dodali ten multiplayer. Także bardzo fajnie. Bardzo fajna gierka. Także być może wódz Tenga Pała, Draco, niedługo zacznie budować osadę.
Okej, przepuszczę jeszcze to pendolino i kończę odcinek. Nie wiem, jaki tytuł filmu zrobić. Bo coś o kocie, myślę. Normalnie, medieval dynastii. Zwołam chłopów, będą pracować, zagonię ich do roboty. I wódz Stęga Pała, Draco, będzie zarządzać. Także biały kotek ma się bardzo dobrze. Jeszcze raz dziękuję widzowi pan Dawid. Gdzieś przypnę ten komentarz. Także bardzo dziękuję. Bardzo istotna informacja co do gry i bardzo mi się to przyda. Dobrze, knapówka. Pociąg odjechał. O! Dobra, jeszcze tego pana. O kurczę, ale się zagapiłem. Jeszcze tego pana trzeba ogarnąć. Ale zagapiłem się tylko dlatego, bo słuchawki ściągnąłem i nie słyszałem tego komunikatu wiadomości.
Podejrzewam, że to jest prawie na 100% towarowy. 412,010. Towarowy dokładnie, na starzyny, na knapówkę znaczy. No dobrze, myślę, że ja tutaj jest wolne, także już podam przelot i kończę odcinek, bo już nie chcę przedłużać. No i dobrze, to byłoby na tyle i do następnego. Elo.